Odcinek ponad 100 metrów chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 382, czyli ulicy Świdnickiej, a chodnik połączy stację paliw Shell z nowo budowanymi budynkami Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, tam gdzie jest zakład gazowniczy obecnie. No, po wykonaniu właśnie tych inwestycji pierwszych budynków i zakładu gazowniczego stwierdziliśmy, że faktycznie ten układ szczególnie dla pieszych jest bardzo niekorzystny, może nie niebezpieczny, bo tam swobodnie można przejść na drugą stronę ulicy i wrócić po kilkuset metrach na tą stronę, gdzie ten chodnik jest wykonywany, no ale oczywiście dla jeszcze większego bezpieczeństwa, szczególnie dla jakby poprawienia użyteczności tego przejścia, czyli mieszkańcy ulicy Sowiogórskiej, pracownicy zakładu gazowniczego będą swobodnie mogli po drugiej stronie ulicy przejść w kierunku właśnie stacji Shell, Tesco, byłego Tesco, no i dalej w kierunku centrum ulicą Świdnicką. Więc dla niewielkiej może ilości użytkowników póki co, bo myślę, że ta część Dzierżoniowa też będzie się rozszerzała, to będzie naprawdę ułatwienie i przede wszystkim bezpieczeństwo, przede wszystkim funkcjonalność. Koszt wykonania 260 tysięcy złotych. Tutaj robimy realizację tej inwestycji w partnerstwie z województwem dolnośląskim. Na pewno w kolejnych latach, kiedy będą te tereny się rozbudowywały, bo w planie zagospodarowania te tereny są właśnie przeznaczone pod budownictwo mieszkalne, ten chodnik będzie wydłużany tak, żeby aż do ronda ten ciąg komunikacyjny z dwóch stron dla pieszych również był bezpieczny i funkcjonalny.